Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych. Znajdujemy się w Berlinie na Tempelhofie, na tak zwanym opuszczonym lotnisku przy ulicy Leinestrasse. W sumie to jest opuszczone lotnisko Tempelhof. Jak widzimy, tak to wygląda mniej więcej na lotnisko, te ogródki. To są oczywiście porady ogrodnicze KL-a. Oczywiście zapraszam do oglądania i to jest oczywiście kanał porady ogrodnicze KL-a. Jak widzimy, tak to mniej więcej kultura wygląda, jeżeli chodzi o te ogrody. Także trochę chwila ciszy i zapraszam oczywiście do oglądania. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o to. No tak to mniej więcej widzimy. Niestety, no tak to już jest. Przystani. Teraz oczywiście dojdziemy do naszego tego napisu. Do ogródki. Oczywiście tu będziemy musieli przerwać, chyba że zrobimy screenshota czy coś takiego. Zaraz oczywiście się dowiemy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj oczywiście możemy chyba... Nie, screenshota jednak nie możemy zrobić, ale oczywiście możemy zatrzymać i zrobić zdjęcie. Tak to wygląda. Berlin Brauchmeier Garden. Tak to wygląda, taki ogród. Tu dosyć jest, dosyć spory ten ogród. Oczywiście przejdziemy dalej za chwilę do innych ogrodów. Oczywiście tu też dosyć ludzi. Oczywiście jest sporo ogrody. Różne rośliny. Nie widziałem jeszcze oleandra, ale w tych innych różnych... Może to jest oleander, ale tak dokładnie nie wiem, co to jest. Chodźcie, co to może być, bo to praktycznie nie wiem. Dobrze, także widzimy się za chwilę, jak dojdę do... Oczywiście do... Jak to się mówi? Do wieży kontrolnej i tam pójdziemy na inne ogrody zobaczyć, co tam się oczywiście... się zadzieje, także pauza i za chwilę do was wracam. Już dochodzimy. Oczywiście witam jeszcze raz. Dochodzimy do tych ogrodów kolejnych. Zobaczymy, co się kryje. W tych ogrodach, jak tu widzimy, mamy też jakieś tam... Chyba to są, nie wiem, czy to są powojniki, czy też nie. Kwiaty czy coś. Zobaczymy, co będzie w tych ogrodach. Jestem ciekawy. Oczywiście tu już byłem, ale nie miałem czasu, żeby po prostu nakręcić materiału. Jest trochę jest mniej ludzi niż wczoraj. Nie wczoraj, przepraszam. W sobotę czy w piątek było o wiele więcej ludzi. Dzisiaj jest oczywiście mniej. Teraz troszeczkę będę ciszej. Niestety ktoś idzie, niestety zrobić pauzę. Teraz oczywiście do was wrócę.
No i już jesteśmy oczywiście w tych ogrodach, jak widzimy. Troszkę się wydaje daleko, ale to jest kilka metrów. Tam też, jak widzimy, są ogrody. Coś tam jest jakiś facet. Chyba ktoś tam jest obecnie. Czasami tu w Berlinie się ukrywają skarby, ale to rzadko się zdarza. Raz pewnie na 3 lata się zdarza, że coś można znaleźć, czy z wystawki, czy skądś, nie wiem. Rzadko się zdarza, ale tu widzimy, że doszliśmy do tych roślin. Zerwana. Niestety. Oczywiście, jak widzimy, mamy jakieś... robią wrażenia. Niestety to praktycznie nikt nie dba o te ogrody. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, dlatego będę się musiał streszczać, bo pewnie będę musiał jeszcze zdążyć na obiad, bo kurde, na co obiadu, żebym nie jadł śniadanie, tylko kurde ser. Podejrzewam, że to jest chyba milin, o ile się nie mylę, milin. Jakiś inny kolor, ale dokładnie nie wiem dokładnie. Nie znam się. Tak podejrzewam, że to może być oczywiście milin. Tu jak widzimy mamy sporo tych kwiatów jest. No, tu mamy też, podejrzewam, że to są petunie. Tak, petunie. Petunie albo te. Petunia albo surfinia, ale to tak wygląda. To są albo górki, albo to są patisony, albo cukinie, ale to nic nie rośnie. Praktycznie bieda, jeżeli chodzi o to. A tak niestety, drodzy Państwo, tak się prezentuje ogrody w Berlinie. No niestety. Wygląda. Dużo Niemców jest w ogóle w tych róże jakieś, kurde, nie wiadomo jakie. Tu jakaś jest dziwna roślina, ale niestety, wiecie co, nazwy oczywiście nie znam. Jest chyba jakaś niemiecka, nie wiem dokładnie. Jakaś inna, nie wiem dokładnie, bo o, patrzcie, drodzy Państwo, co my tu mamy. Podejrzewam, że to są orzechy, ale nie jestem dokładnie pewny. Może to są jabłka, nie wiem, tak tutaj troszeczkę z daleka zrobię, ale ładnie to wygląda. W ogóle zobaczcie, to są chyba jabłka albo to są orzechy, dokładnie nie wiem, ale ładne. Co my tu mamy? Budleja chyba, jakiś inny kolor, zobaczcie. Budleja. No i tu chyba mamy, o ile się nie mylę, to jest chyba ten powojnik. Albo to jest malwa. Albo malwa, albo powojnik. Ale bym stawiał bardziej na malwę. O, troszeczkę tu jest tego. Widać, że tu znowu jakiś krzew. Domek dla ptaków. Tu zobaczcie, jak to wygląda. Trochę drzewa, widzę, że ktoś ma na opał. Dobrze. Chyba żeśmy wszystko ujrzeli. Tak z grubsza. Także 10-minutowy filmik powinien Wam wystarczyć. Jeszcze wstawię oczywiście ogrody królewskie. Będą chyba też udostępnione na TikToku i na Instagramie i na Facebooku. Prawdopodobnie się oczywiście Kaela.
Także to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o odcinek o tych ogrodach w Berlinie na opuszczonym lotnisku w Tempelhofie. Jest pusto tu jest, bo praktycznie powiem wam szczerze, że tu praktycznie nikt nie dba o tych. Oczywiście tu jest jakaś tabliczka chyba. Tak jest, tabliczka, ale to jest... Coś pisze. O, zobaczcie. Tutaj chyba cukinia mowa Tison, ale do tej pory się nie rozwinął. No niestety. Nikt nie dba o te kwiaty, niestety. To jest po prostu porażka. Nie wiem w ogóle, czemu wam to kręcę, ten materiał. Możecie się jednym słowem załamać, że są takie ogrody dziwne. Chociaż z tamtej strony, tamte poprzednie, co wam pokazałem, to były o wiele lepsze. W lepszym stanie. Dobra. Zmywam się do domu. Do tego, gdzie tam ogólnie się znajduję. Czyli na ulicę Leinestrasse, oczywiście skrótami. Także oczywiście ja się z wami żegnam, oczywiście zapraszam na Instagrama, na TikToka i oczywiście na Facebooka Pradogryzio.hl. I oczywiście też również zapraszam do subskrypcji kanału Pradogryzio.hl. Także dziękuję wam za uwagę, no i do usłyszenia. Myślę, że zobaczymy się między oczywiście 23, nie, przepraszam, we wtorek 24 sierpnia będzie 10 przegląd roślin, których obecnie no niestety zostawiłem bez opieki, ale byli w podstawkę, mieli nalaną wodę, także zobaczymy, czy coś urosło, czy nie. Na działce też mam trochę roślin poprzyniesionych z domu, także zobaczymy, czy coś urosło, czy nie. Zobaczymy i ciekawe, jak tam wanilia, czy przeżyła, czy nie. Oczywiście też już mam ziemię kokosową kupioną, bardzo tanią, euro 10 zapłaciłem za 5 litrów ziemi kokosowej, także jeszcze muszę siatkę dla ptaków kupić i praktycznie będziemy robić roszek do wanilii, też będzie o tym taka ala relacja, także zapraszam i na razie i do usłyszenia, do następnych porad ogrodniczych KL. Na razie i do zobaczenia.